problemy z Wieżą Eiffla w Paryżu. Władze rozważają zamknięcie wieża Eiffla jest w opłakanym stanie. Władze rozważają jej zamknięcie. Wieża Eiffla jest pokryta rdzą i wymaga pełnej renowacji, ale zamiast tego otrzymuje kosmetyczny lakier o wartości 60 milionów euro przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu w 2024 rok. Wynika z poufnych raportów cytowanych przez francuski magazyn Marianne. Władze rozważają czasowe zamknięcie wieży dla turystów. Wieża Ifla, zbudowana przez Gustawę Eiffela pod koniec XIX wieku, jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc turystycznych na świecie. Każdego roku gości około 6 milionów turystów. Jednak poufne raporty ekspertów, cytowane przez Marianne, sugerują, że żelazna dama jest w złym stanie i pokrywa ją rdza. To proste. Gdyby Gustave Eiffel odwiedził to miejsce, dostałby ataku serca, powiedział magazynowi jeden z anonimowych menedżerów zwierzy. wieży. Wieża przechodzi obecnie swoją 20. renowację w ramach przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku. Całkowity koszt napraw to 60 milionów euro. Około 30%. Wieży miało zostać zdemontowane, a następnie nałożone miały zostać dwie nowe powłoki. Ale opóźnienia w pracach spowodowane pandemią COVID-19 i obecnością ołowiu w starej farbie oznaczają, że tylko 5% powierzchni zostanie odświeżone, informuje Marianne. Paryż. Władze rozważają czasowe zamknięcie wieży i wfla. władze miasta rozważają czasowe zamknięcie zabytku dla zwiedzających, ale firma zarządzająca obiektem SETE sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu z uwagi na 52 milionów euro strat spowodowanych zamknięciem wieży w 2020 rok z powodu pandemii. Na ostateczną decyzję władz trzeba jeszcze poczekać, ale wielce prawdopodobne, że najbliższe tygodnie to jedna z ostatnich okazji by odwiedzić wieżę przed ewentualnym zamknięciem. Bierza i jest czwartą najczęściej odwiedzaną płatną atrakcją turystyczną Francji za Disneylandem, Luwrem i Wersalem.